Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie z tej strony Naika, witam Was w kolejnym vlogu. Kochani, dzisiaj poruszymy dość ważny, ale i od razu smutny temat, mianowicie porozmawiamy sobie o śmierci Mateusza Murańskiego. Kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Fajnie, że tutaj wbijacie. Ja tutaj mam w ogóle jakąś herbatkę. Napijcie się też czegoś takiego. Na rozgrzanie, bo jest bardzo, bardzo zimno za oknem. Ja dzisiaj stałam tylko 5 minut na, na, chciałam powiedzieć, cmentarzu. A chodzi mi o przystanek, i tam na tym przystanku stałam i kochani, czekałam na busa, i no mi było tak zimno, tylko 5 minut. No ale miałam za to taki fajny, ten, ten, taki fajny nonsłuch. Dobra, kochani, już teraz przechodzę do ważnych tematów. Słuchajcie, dzisiaj troszkę głośno na TikToku o. Niejakim Mateuszu Murańskim. Wiecie, co ja go kojarzę tak naprawdę tylko z tego, że ja byłam na League 5 i tam siedziałam właśnie na, na trybunach razem ze swoimi znajomymi. I kochani, ja tylko pamiętam, jak mi znajomi mówili: O, że teraz właśnie wychodzi on. Ja na początku go nie kojarzyłam, tylko kojarzyłam, jak już jego twarz, ale nie wiedziałam, z czego on słynie, ani nic. Ludzie wiem, że na niego bardzo jechali. I teraz dzisiaj właśnie chcę o tym porozmawiać, to, że właśnie on nie żyje. I chodzi mi o całą reakcję internetu, kochani, wobec niego, bo wiadomo, że to jest smutne, chłopak miał przez całą całe życie, on miał 29 lat. Nie zagłębiam się jakby w temat tego, dlaczego nie żyje, nie dochodzę do jakichś wniosków, co on tam zażywał czy coś. Wiecie co? Ja wam tutaj powiem w tej, z tej strony. Patrzcie, ja sama padłam ofiarą hejtu, do dzisiejszego dnia mam hejt, jakieś plotki na mój temat powstają. Takie przeróżne plotki, że to naprawdę ciężko czasami nawet pracę znaleźć przez to, bo jak później pracodawcy na to się powołują, co w internecie usłyszeli, a nie chcą jakby słuchać mnie, tylko wierzą internetowi, to później jest naprawdę ciężko. I kochani, ja, ja powiem tak, ja nie będę się zagłębiać w te tematy, co on tam robił, czego on nie robił. Mi chodzi tutaj o jedną wielką obłudę od strony internetu m, i właśnie. Wszystkich jego hejterów. Mianowicie chodzi o to, że pamiętam, jak ja nagrywałam filmik na temat High League i tego, że tam właśnie jego bardzo mocno wyzywali. Ja pamiętam, ja nawet komentowałam to na swoim live'ie na TikToku, że byłam na High League i że właśnie tam był murański i że go ogromnie. Ogromnie wyzywali, Mianowicie wyglądało to tak, że jak on wyszedł jakby do walki, to ludzie jak on walczył, z ludzie go zaczęli wygwizdywać, ludzie zaczęli krzyczeć, jedno hasło, tutaj oczywiście nie będę do końca, bo to wulgaryzm, ale chodzi mi o je yeah, murana, je yeah, murana, tu chodzi o wulgaryzm. no Wiecie, że on ma wywalać i tak dalej, żeby go przeciwnik pokonał, i wiadomo. I pamiętam, później była. Kochani, to wyglądało tak, że siedzicie sobie na trybunach i słyszycie nagle potężny głos tłumu. tam każdy krzyczał, my siedzieliśmy, ja plus siostra i dwóch moich kolegów siedzieliśmy o, zaraz obok siebie, kochani, żaden z nas takiej rzeczy by nie krzyczał, ale cały tłum wokół krzyczał, ja pamiętam, ja zaczęłam się tam jako jedna sprzeciwiać, że mimo wszystko szacun dla niego, ale wiecie, chodziło o to, że mimo wszystko się nie daje, bo mi go szkoda było, naprawdę jak się człowiek jakby zapoznał z jego tematem, jak się zobaczyło, chociaż jeden filmik, gdzie on występuje, kochani, oni zawsze go, a to odklejony, to głupiec, tam naprawdę wulgaryzmy, co trze drugie, trzecie zdanie i jakby komentarz, to były same, same wulgaryzmy na niego. I teraz Chodzi mi o to tak, że ja powiem tak, ja się y, mogę z kimś nie zgadzać i tak dalej. Tylko, że w internecie y, jest tak, że internet to jest taka jedna wielka y, zasadzka tłumu, że i zauważyłam tak, jeśli jedna osoba, jakaś popularna coś y, na przykład zgnoi, cały tłum za nią pójdzie, bo jakby każdy boi się wychylić. I pamiętam, jak był właśnie ten Highlink i pamiętam, jak zaraz po y, walce murańskiego z tym jego przeciwnikiem, y, jakby on miał prawo głosu przed mikrofonem, powiedzieć o tej swojej porażce, co tam Chcę powiedzieć, i kochani, on zaczął mówić. Wszyscy zaczęli gwizdać i krzyczeć. Nikt mu nie dał nawet dojść do głosu. Tam, w sensie, później wiecie, ludzie go chcieli, jakby, w sensie, ten, jak się nazywa, dziennikarz go chciał, jakby uspokoić i tłum uspokoić, że słuchajcie, dajcie mu dojść do głosu, to jest jego minuta teraz, a ludzie nic, ludzie wygwizdowali go, krzyczeli i dosłownie nie było w ogóle słychać, co on mówi, mimo że on miał mikrofon ten Morański przy buzi. i Teraz, kochani, chodzi mi o to, że mi tego chłopaka jest szkoda. Ja jakby na każdego patrzę tak. Nieważne, co dana osoba robi w życiu, co zażywa, co mówi i tak dalej, nie jest każdego szkoda. Ja, jakby wiem, jak ludzie poszkodowani przez Hejcie czują. Sama jestem, jakby tego ofiarą. I mi chodzi o to, że nagle zmarł teraz. Nie będę zagłębiać się właśnie przyczyny, jego śmierci i tak dalej, tylko chodzi mi o to, jak internet zareagował. O, że każdego szkoda. No, 29 lat, szkoda, i w ogóle na przykład ludzie pisali: No, chociaż go nie lubiłem, to szkoda. I kochani, chodzi o tą taką obłudę: jakie to jest smutne? Ja się cieszę, że, że ludzie jakby mają serce i że o zmarłej osobie mówią w dobry sposób, bo wiecie, ja wychodzę z takiego założenia, że o zmarłym mówi się albo tylko w dobry sposób, albo nie mówi się wcale, nieważne co, kto robił, co mówił i tak dalej, o ludziach zmarłych, które nie, którzy nie mają prawo się teraz nawet odezwać i na przykład skomentować swoich plotek i tak dalej, powinno mówić się tylko dobrze, jakby wiecie, ja wychodzę z założenia takiego, że okej, okay, pomodlę się za niego i, i tyle, bo on teraz modlitwę potrzebuje bardziej niż na przykład yy, yy, ja na przykład w tym momencie nie wiem czy to tak jakby jesteście w stanie zrozumieć że on teraz po prostu ma teraz takie dni, tam, tam będzie miał teraz sąd no mniejsze o to już o takie sprawy religijne chodzi o to, że ja po prostu mu współczuję i chodzi mi o to jak ludzie zachowali na jego śmierć, że nagle wszyscy mu współczują i teraz wiecie z czym mi się to kojarzy wiadomo, że nie można tutaj porównywać yy, tak znanej osoby do tutaj jakiegoś właśnie yy, Murańskiego chodzi mi o Michaela Jacksona, czyli no yy, okrzyknięty po, yy, po śmierci królem popu. Mianowicie może niektórzy z Was starsze pokolenie, kojarzą, jak były te wszystkie afery w związku z tym, że Michael Jackson został okrzyknięty przez kogoś tam, no, że jest pedofilem. I teraz chodzi mi o to, że we wszystkich mediach ludzie huczeli na ten temat, no, że tutaj Michael Jackson będzie sądzony, że on krzywdzi dzieci, to siąte wam to. I kochani, wszystkie media przybrały właśnie jeden punkt widzenia tylko po to, żeby zrobić jak największy szum, żeby jak najwięcej dostać pieniędzy za jakieś właśnie plotki. Wiecie, jak paparazzi później wyłapywali go to. Oni Pieniądze mieli i tak dalej Za wszystkie zdjęcia i w ogóle za, za każde hasło Na przykład okładce to jest pedofil i tak dalej Nikt jakby nie słuchał tego Co wreszcie on powiedział przed kamerami Nikt nie słuchał tego Co on dobrego dla ludzi zrobił liczył się tylko jeden ton głosu I jedna myśl, no że on jest taki, jak i Kochani, nagle jak on umrze, Umarł Wszystkie media zaczęły mówić: o król popu nie żyje, najważniejszy człowiek dla muzyki pop nie żyje. Rozumiecie o co chodzi? I oglądałam taki jeden dokument, i później pamiętam, był tam wywiad dwój, dwojga ludzi. I jakby jeden mężczyzna powiedział tak. Wszystkie media, które jego okrzykiwały za życia pedofilem i tak dalej, nagle po śmierci, nie przepraszając go oczywiście ani nic. Ci, którzy zrujnowali mu życie, którzy go wyzywali, poniżali, którzy oskarżali go jeszcze, zanim jeszcze wiecie, doszło do sprawy sądowej, zanim doszło do jakby do wszystkiego związanego z całym tym śledztwem, wszystkie media przybrały jeden do głosu, że to jest chyba taki, a taki, co krzywdzi dzieci. Nikt nie zwraca uwagi na to, jaka jest prawda, wyliczył się tylko szum. Nagle jako numer to wszystkie właśnie te media przybrały jedną postać. O, że to był król, yy, smutne odejście. Nie powiem, dobrze, że jakby każdy yy, smuci się z czyjej śmierci, a nie że się cieszy, bo to jest yy, fajne, że ludzie jakby mają serce. Tylko chodzi mi o to, że gdzie jest miłość do człowieka za jego życia? Czemu nagle kocha się człowieka po jego yy, śmierci? Gdzie jest miłość ludzi yy, z, do życia? Drugi osoby, gdy ona żyje Nieważne, czy się z nią zgadzamy, czy nie A wiecie, później i tak było jeszcze za życia Michaela Jacksona było tak, że on mm, I tak, kochani, miał tam niby Dziesięć zarzutów postawionych i z dziesięciu Został totalnie... Yy ten, uniewinniony i tak dalej i o tym media już tak, tak słusznie i tak, tak, tak dobrze nie mówiły już tego nie nagłośniły, nie? bo do dzisiaj niektórzy ludzie myślą, że on jest pedofilem i nawet nie ma prawa się z tego wytłumaczyć, no to bardzo złe, dlatego wiecie, ja wyznaję taką jedną zasadę, że jak już ktoś nie żyje, to nie plotkuje się o nim i tak dalej tylko mówi się o tej śmierci w smutny sposób, ale mówi się o tej osobie w dobry sposób po jego śmierci, że to był dobry człowiek i tak dalej, że okej, okay, może postępował źle, ale no mimo wszystko idę się za niego pomodlić, a nie że jakieś wyzwiska jeszcze po śmierci. No bardzo smutne. Natomiast chodzi mi o to, że to jest ogromnie smutne. Tak czasami się zastanawia, jakby na przykład było, gdybym ja na przykład umarła, co by ludzie właśnie mówili w takim momencie i tak dalej. Bo pewnie by było podobnie. No może ona była odczelona, ale była radosna i w ogóle. Ja wam pewnie podoba mi się to, jak teraz tak media działają, że ludzie na przykład hejtują, na przykład właśnie czytałam komentarze dzisiaj lu, y, ludzi, bo skomentowałam to na TikToku. I jeden mężczyzna mi napisał, no ty to pewnie byś się ucieszyła, bo on nie był podobny swoimi poglądami, właśnie ten murański, że ty się ucieszyłaś z jego śmierci. Ja mówię, ja się ucieszyłam z czyjej śmierci, ja, katoliczka, która współczuje nawet mojemu wrogowi, co mi na przykład może życzyć śmierci i tak dalej. Ja jestem taką osobą, że jak ktoś mi życzy śmierci, to ja jeszcze mówię, słuchaj, żyj dobrze, wszystkiego dobrego Ci życzę, ale nie chcę mieć na kontaktu. I serio, ja tak także ja Jestem nastawiona do tak, tak do człowieka, że nigdy nie wiem ja, w jakiej sytuacji ja się znajdę. I na przykład widząc w komentarzy właśnie ludzi: no, że, no, może i go szkoda, że nie umarł, ale sam se zapracował na hejt i tak dalej. W takim momencie mam tym osobom ochotę powiedzieć: słuchajcie, nigdy żeście nie byli za kamerą, nie wiecie, jak wasze życie się potoczy, nie wiecie, czy to kiedyś o was w mediach nie będą mówić, że ten, a ten zrobił to, a to, a to, i nie będą was wytykać palcami z tłumu. Tak jakby ludzie oceniają drugiego człowieka za to, co powiedział w mediach, ludzie nie rozumieją, że na przykład pewne treści są mm, jakby przycięte, że nie, i pewne rzeczy są nadwyręczane przez innych tylko po to, żeby był szum, że ktoś o kimś mówi źle, dlatego że o sobie nie potrafi nic dobrego powiedzieć. Wiecie co? Bardzo smutne. Jeszcze jak ja słyszę takie teksty w stylu, no, że ty byś się pewnie cieszyła z jego śmierci, to mi jest ja serce kraje. Nie wiem, czemu ludzie mają taki durny tok myślenia, że jeśli na przykład ja się nie zgadzam z czyimiś poglądami, to oni od razu myślą, że ja komuś życzę źle. Oni mierzą mnie na przykład swoją miarą. I kochani, tutaj podsumowując, chodzi mi o to, miejmy miłość do drugiej osoby, nawet za jego życia, nawet jeśli z nim się nie zgadzamy. Ja, ja jakby. Jestem w stanie zrozumieć Murańskiego, bo ja rozumiem, co on czuł, że się. On często mówił o tym, że go hejt dobija, on tam się komunikował właśnie z innymi ludźmi, ale ja Wam powiem jeszcze jedna rzecz. Jak byłam na tym Hayrik 5, kochani, dawno nie widziałam takiej miłości ojca do syna, jak właśnie ten pan Murański, czyli ten tata Murańskiego, właśnie wobec niego, jemu kibicował i tak dalej. Bardzo fajnie to widzieć, widzieć, właśnie jak on go kochał i tak dalej, więc współczuję całą jego rodzinę, ale. Współczuję całej rodzinie, ale tym ludziom, którzy teraz w mediach nagle mówią O, to był dobry człowiek, a za życia nikt go nawet mu nie napisał Trzech słów miłych i tak dalej I szedł za głosem tłumu, to, to nie współczuję takim osobom, które są takie obłudne Taka jedna wielka hipokryzja Smutne mi i dzisiaj chciałam to poruszyć, bo to jest dla mnie ważny temat Bo rozumiem, co on czuł za życia Szkoda mi go jest No kochani, jeśli możemy, to tutaj pomódlmy się za niego tam yy, W swoim własnym pokoju i tak dalej, wiecie dla niego teraz możliwość jest bardzo ważna I do tego was teraz tutaj tak jakby wzywam Więc kochani, wszystkiego dobrego wam życzę Pamiętajcie, że jesteście cudem I nie kierujcie się głosem tłumu Jeśli ktoś kogoś nie lubi Nie idźcie za nim Jakby wy własną opinię sami Ale nie hejtujcie nikogo Hejt może ogromnie wpłynąć na życie drugiej osoby Trzymajcie się i wszystkiego dobrego